Witam Cię w kolejnym filmie, teraz w tym filmie pokażę Wam nową agawę amerykańską. Tylko nie tą, bo to jest moja stara, ale tą. Także no, lekka różnica jest, dostałem ją. Porównanie wielkości. Taki malutki, a takie... Już Wam zmierzę Wam nawet. Wziąłem miarkę, żeby Wam pokazać ile ma. Bo jest ogromna, tego tak nawet nie widać. Ale jest to po prostu ogromne. Już Wam mierzę. Będziecie widzieć? Nie będziecie widzieć tam wyżej. To wezmę Was wyżej. Na końcówkę. Dobra, także od doniczki. Do końcówki mamy od ziemi może. O! 63. Oj, centymetry wysokości, także nie mało. Odepnę Was sobie ze statywu. No i nie wiem, jak Wam to zmierzyć jedną ręką, ale szerokości też będzie miała trochę inaczej. W Waszyngtonie sobie oprę. No i tak. Nie wiem, jak to zmierzyć. Z końcówki. I teraz weźmiemy sobie tu. Teraz pyk. Pięknie. No i ma 80 szerokości. Dam, nawet to jest trochę krótsze, bo początek miarki jest odtąd, żeby nie było. Tu jest dopiero 10 cm. No i o. To z jednej strony byłaby większa jeszcze. No ale ma 80 kilka centymetrów. No. Także odłożyłem sobie gdzieś z boku. Dostałem ją, przypomnę. No i się cieszę, bo jest to przy ręce po prostu ogromne. No. O. Tak to wygląda. O, taka agawa mała. Kolce ma niezłe. Tak Wam pokażę kolec. Ma po prostu ogromny ten kolec. Boleć może. No. Także jest ona taka. Sam liść ma grubość. O Jezu, nie wiem, ale dużo. 4 cm spokojnie. Chora na nic nie jest. No i jest po prostu ogromna. No to inaczej może pokażę Wam wielkość tego. Wyjdę. O, wchodzę do szklarni. Agawa jest tak naprawdę większa od większości tych roślin. Prawie jest wyższa od mojej cytryny i mandarynki. Gdzie agawa rośnie dotąd, to cytryna i mandarynka są tylko troszeczkę wyższe. Ale to robi wrażenie, Wam powiem. Ogromne. I piękne. Bardzo lubię agawy. A do tej pory miałem tylko tą malutką. Oto, która sobie teraz tutaj leży, była wcześniej w pokoju. U mnie. O, zimowała. No i dostałem takie coś. Trochę jest ciężkie, bo ostatnio umielało i to waży teraz 20 kg dobre. Coś jeszcze się zmieniło, Wam pokażę. Chyba nie. A, to. Patrzcie. Ten jest w gruncie, to jest ten w gruncie, to jest ten drugi. Dwarf Cavendish. On puszcza fajne odrosty teraz. I ma nowego liścia. I on już jest do końca odbarwiony ładnie. Nawet widzicie pod światło. Super. I coraz większe już te liście daje, więc też się obudził. No i co? Tutaj ukorzeniem jakieś cytryny, mandarynki, coś. Gałązki, co mi się urwało ostatnio. No i tyle. A tu jeszcze mam nową roślinkę też. I też ją dostałem. Nie to. To. O. Czerymoja. Trochę uschła na górze, bo ona była przesadzana. O, ale już widać. Tu ten listek spadł, ale końcówkę ma. Jak widzicie, więc będzie rosło. Co jeszcze mogę Wam pokazać tutaj ciekawego? Yucca rigida, co siałem ostatnio na filmie. Chyba jeszcze nic, nie wiem. Nie wychodzi na pewno, raczej. Jeszcze trochę. 4-8 dni z tego, co wiem. Waszyngtonia. Oj, nie dach. Waszyngtonia tutaj, filifera sobie też trochę rośnie. Daktyl trochę ruszył.
To jest jego środkowy liść, był złożony do końca. Ruszył nawet ładnie. No i ta agawa będzie mi dekorowała ogród nieźle. Teraz na noc ją wstawię. Bo już jak widać, nie jest tak jasno, że słońce zachodzi. Nagrywam to później. Bo nie miałem czasu wcześniej, więc... No, taki krótki filmik. No jest to ogromne, no nie wiem, no statyw ma. No tak przy statywie złożony, no to macie... Po prostu wielkość jest niesamowita. To przy cykasie jest malutkie. Aż nie dowierzę, że to jest takie wielkie i bardzo ładne. Mam nadzieję, że mi będzie żyła jak najdłużej i nie przemarznie mi. Jak ją kiedyś o niej zapomnę, zdałem życie. Ale mam nadzieję, że tak się nie... że tak nie będzie, więc... Co tutaj jeszcze? No granacik. Teraz już dobrze widać. Nawet na tym aparacie. Że puszcza już ładne pąki. Więc sobie będzie rosło. Traszek. Traszek, stożka wzrostu ciągle nie ma. Nie widać nic. Starego nie wypycha chyba. Zobaczymy. Wczoraj trochę lało. Schowałem rośliny, teraz i wyjąłem tylko do filmu. A dzisiaj były cały dzień w szklarni, bo nie miałem czasu je wyjąć, bo nie byłem w domu. No i co? A jeszcze mam nową roślinkę, też taką. Też sobie włożę do szklarni. To jest aloes drzewiasty. No, także taka fajna roślinka. Ale uważam, że to i tak jest rekord świata, to oto. No dobra, no tak gadam trochę o niczym. To i to byłoby na tyle. Dzięki za oglądanie. Cześć.